się trzyma. Patrz. Weź mnie, wystraszyłeś. Zawału dostałam przez ciebie. Ja pierdzielę, zobacz. I teraz jeszcze. A to teraz, jak ja podejdę pod górę. Jest tak szybko. Menu bardzo przyjazne dla użytkownika. Tak jak mówiłem, trzy programy graficzne. Tu jest czułość. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was serdecznie na dzisiejszych poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Krótko mówiąc, znowuż dopadła nas zima, no ale radzimy sobie jakoś. Mieliśmy chodzić tutaj na polu po kukurydzy, jednak sytuacja nas zmusza, że musimy wejść do lasku. Tylko mi tu nie spadnij w dół. Niestety, żeby dostać się na miejscówkę, to trzeba się trochę natrudzić. Trochę bardzo. Tak. I siup na dół. Dobra. I teraz jeszcze siup. A to teraz, jak ja podejdę pod górę, jest tak szybko, żeś wybrał drogę. Ja idę na skróty. Podejrzymy ją za drzewa, co znalazła. W sumie to nic, chyba dno od puszki. Także śmieciowisko. Na kubkę. O, widzę tam drucik jeszcze. Drucików jest bardzo dużo, takich małych, drobnych. Spójrz, jaki piękna połówka orzełka. Trzeba będzie zidentyfikować, bo coś mi się wydaje, że może być coś ciekawego. Czemu z drugiej połówka, strony... jak jest cały? Gdzie cały? Cały orzeł. Orzeł cały, tylko ale... Tylko brakuje mu tego. Ogonka tak jakby. Ogonka, no właśnie o to chodzi. Chyba przyczepione było do czegoś, co? Jest to mam zagwozdkę, bo praktycznie to nie wiem. Trzeba było też wygooglać. Nie, ma, zobacz. Jest podwinięte, ma łapy, czyli... No, to co chcesz, cały jakby jest. Cały orzełek, tylko trzeba go zidentyfikować, jaki to jest okres, bo nic mi to nie mówi. A weź jeszcze drugą stronę. Pokaż. To jest zagwozdka. To będziesz myślał. Już miał czas na przemyślenie. Ale super. Także ciekawie. Nawet bardzo ciekawie. Spójrzcie jeszcze raz. Tak się prezentuje, ale ciekawy jestem. Ciekawy. Nic mi nie mówi ta odmiana. Ale internet nam wszystko powie. I kolejne moje znalezisko. Chyba jakaś klamerka. No ale jak już się tu nagrywa, to jeszcze znalazłam kawę pańciuszka. Ta-da! Ale ta klamerka na pewno jest stara, także robi się ciekawie. Kolejne trzy sygnały to najpierw 5 zł z okresu PRL. Tutaj guziczek. Już myślałem, że coś ciekawszego. No i tutaj zaczep od prawdopodobnie ciągnika, także jak na razie słabo, a czas biegnie i ucieka. Podbiegam, żeby zobaczyć, co Ewelinka tam kopie, bo mówi, że ma duży sygnał i głęboki. A to co? Torebkę se znalazła. Torebkę se znalazła, zobaczcie. Chyba jakieś wiaderko, ale staram się tutaj odczytać, bo coś jest napisane. Dolfabla Hojnow. Także takie ptacko. Patrzę, może złoto się tu ukryło w środku. Tym razem z ziemi wyskoczyło 20 groszy, współczesne, obiegowe. A co tu Ewelinka masz? W sumie nic ciekawego chyba. Jakie coś się wymieniło. A, to masz 20 groszy, żeby ci nie było przykro. Myślałam, że powiesz, że to coś ciekawego. A poczekaj, bo sobie zlałem, a może coś ciekawego. No właśnie.
Nic tu nie widzę na razie. Nic tu nie widzę. Nic tu na razie nie widzę. To jak nic nie widzisz, to znaczy, że to nic. Tak jest. Ale twoje 20 groszy to robi furorę. Na bezrybiu to i rak ryba. Ja. Wkomponowała się w te drzewo, wcale cię nie widać. Czarna kurtka. Tu miałam w dołeczku sygnał, ale wyrzuciłam go tu. O, patrz. Ale jeden grosz. Współczesny. Już myślałam, że ten, że jak tutaj to coś starego. Jeden grosz. Także lipa, niestety. Ale huchnę na szczęście może. Tym razem będę kolejnym sygnałem miała coś ciekawego. Ale zobaczcie. Kawałek złomu. Takiego. Pewnie tu jakaś, nie wiem, rurka przychodziła, bo jest taki wypust. Albo jakieś, nie wiem, czy to mogło być od łopaty, nie wiem, zresztą. Coś od czegoś. Na złom. Ewelinka znalazła grosiaka, a ja znalazłem guzik. Czysty, nieopisany. Ale to jest nic. Zobaczcie, co robi Ewelinka. Odpoczywa sobie. No bo już nie mam siły. Już nie ma siły. Godzinka pochodzona. Jest mi tak gorąco. Jestem tak grubo ubrana. Jeszcze mamy daleko, daleko, daleko do przejścia. A ja jeszcze raz się pochwalę tym guzikiem i szukamy dalej. No chwal się, chwal. Niestety. Czemu niestety? Kolejna moneta, ale niestety z okresu PRL-u. Tym razem 2 złote. Kurde, same monety PRL-owskie. Jak na razie nic pozytywnego oprócz tego orzełka nie zaskoczyło, ale no tak to jest. Raz się wykupuje w cudzysłowie skarby, a raz cieszą zwykłe monetki, które jeszcze nie tak dawno były w obiegu. Raz na wozie, raz pod wozem. Tak jest. Dzisiaj bardzo cienko, ale złomowo. Nakopaliśmy trochę złomu. No i te monetki, co tam Krzysiek wam pokazywał. Współczesne, PRL, jakiś guziczek. Także słabo, słabiuchno. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. No i będziemy kończyć. Poranek z poszukiwaniami zaliczony. Dalsza część dnia to powrót do domu. No i wskakujemy do sklepu. Przyszły nowe wykrywacze. Musimy się z nimi zapoznać. No i też zrobić trochę porządku w sklepie. Nowy rok, nowe pomysły, no i też nowe segregacje i porządki. Zebraliśmy się w czas poszukiwań, bo zaczyna jakaś mrzawka popadywać. Jak to Krzysiek mówi, wybraliśmy się na poszukiwania w takie okienko pogodowe. Okienko pogodowe, prawda? Tak jest, jak się śledzi pogodę, no to się ma wiedzę, prawda? No prawda, prawda. Jeszcze 2 godzinki poszukiwań zaliczone, kilometry wychodzone, gorzej z tymi znaleziskami, ale tym akurat się nie martwię, bo jutro powrót to w inne, ciekawsze miejsce, a tam na pewno coś już wtedy wyjdzie ciekawego, bynajmniej tak, tego się trzyma. Patrz, 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 o Boże, patrz, o Boże. Patrz. Weź mnie, wystraszyłeś, zawału dostałam przez ciebie. Ja pierdzielę, zobacz. O Jezu. O. Wyłącz te. A ile tego? Zobacz, ja pierdzielę. Patrz. Całe stado. Nie jest jak Mikołaj. Ale Hania by się cieszyła, co? No cieszyłaby się, jakby nam w samochód się wkrzaniły. To byśmy się na pewno cieszyli. Nie ma już nic? Nie ma. Ale to była akcja. Bo patrzy jeszcze się tu w kamerę. Serce mi jeszcze bije. A myślę, że mi nie zaczęło być szybciej. A jeszcze dzisiaj rano oglądaliśmy na YouTube taką akcję z wypadkami. No. I tego typu wielkie jelenie wskoczyły na machę Gostkowi, który jechał samochodem. A tutaj za chwilę mogłoby się wydarzyć to samo. Kto by pomyślał? Także jedź ostrożnie. No jadę ostrożnie, jadę, bo jest ślisko. Także emocji więcej niż na poszukiwaniach. Było miłe kopanie, ale się skończyło. Czas teraz na porządki w sklepie. Powiedziałabym, że przedświąteczne, ale niestety przed świętami nie zdążyliśmy, to sprzątamy po świętach.
Czyszczę tego dziada. O, choinka się urwa. A ja spieszę do Was z przekazaniem Wam bardzo ciekawej informacji. Firma Nokta, producent wykrywaczy, wypuścił nowy model wykrywacza o nazwie Nokta Score i Nokta Score 2. Jeżeli chodzi o specyfikację tych dwóch wykrywaczy metali, dokładną możecie znaleźć w opisie pod filmem. Natomiast tak pokrótce Wam powiem, że jest to wykrywacz bardzo uniwersalny. Jest to wykrywacz ze średniej półki. Wyższym modelem od Scora jest The Legend, a niższym Nokta Ultra. Natomiast jeżeli chodzi o ten produkt nowy, konkretnie Score 2, jest to wykrywacz, który pracuje w technologii multiczęstotliwości, jak również też ma pojedynczą częstotliwość 15 kHz. W momencie, kiedy te multiczęstotliwości będą w danym terenie powodowały wzbudzanie się wykrywacza, można przejść na pojedynczą częstotliwość i ten wykrywacz odpowiednio dostroić czy dopasować do warunków poszukiwań. Oprócz tego ten detektor zaopatrzony jest w fabryczną cewkę o nazwie SC20. To jest 12 na 9 cali, a po naszemu, czyli w centymetrach, to jest 30 na 23 cm. Jeżeli chodzi o możliwości tego wykrywacza, jest bardzo prosty w obsłudze i bardzo uniwersalny. Jeżeli ktoś z Was szuka takiego profesjonalnego wykrywacza, zarazem uniwersalnego, no to może tutaj jakby zwrócić uwagę na ten model. Wykrywacz ten posiada trzy programy fabryczne. Ma recovery speed, czyli takie przyspieszenie wykrywacza, gdzie w trudnych warunkach można wykorzystać ten wykrywacz i pięknie, ładnie wykorzystać to do odseparowania od siebie żelaza i metali kolorowych. Wykrywacz ten jest wodoodporny do 5 metrów, czyli idealnie też się nadaje do pracy na plażach. No i przede wszystkim też ma wibracje w rączce, podświetlenie, odpowiednie tryby dyskryminacji, czyli jest to wykrywacz bardzo uniwersalny, dlatego po prostu postanowiłem, że zwrócę Waszą uwagę na ten wykrywacz. Do konkretnej specyfikacji odsyłam Was, tak jak mówiłem na początku, pod film. W opisie znajdziecie jakby więcej informacji, które teraz ja Wam nie przekazałem, a jeżeli chodzi o pracę w terenie, to nagram zupełnie inny odcinek i wtedy Wam wytłumaczę wszystkie funkcje tutaj, które są zawarte. Ogólnie wykrywacz bardzo uniwersalny, środkowa półka, idealny na początek, jak również dla osób zaawansowanych, głęboki, szybki, no i z możliwościami takich wykrywaczy, które górują w tej chwili w cudzysłowie na rynku i mają zastosowane w sobie zaawansowane technologie. Robię porządki, żeby Krzysiek jak zwykle nie mógł nic znaleźć po moich porządeczkach, ale jak nie będzie mógł znaleźć, to zawsze może zadzwonić, jak mnie nie będzie. A ja sprzątam dział z wykrywaczami Nokta. Nokta Simplex, najbardziej znany z modeli, czy z rodziny Simplex, już jest na wysprzedaży. W tej chwili są to już ostatnie sztuki. No a w zamian Nokta wprowadza nowe modele, które Wam wcześniej też prezentowałem. Czyli ostatnie sztuki Simplexa. Natomiast Simplex jest nowej generacji, wyszły trzy modele: Simplex LT, Simplex BT i Simplex Ultra. A jeszcze chciałabym wspomnieć, że Nokta wypuściła na rynek nowy model wykrywacza dla dzieci, Nokta Swing. Czas płynie nieubłagalnie, trzeba też zbierać się pomału do domu, no bo przecież w domu kto czeka? Nasze dzieciątko. Nasze dzieciątko.
Wiesz, bo nie wpadał. A, nie możesz otworzyć? No. A co w ogóle myślisz o nowym modelu wykrywacza nokta? Co myślę? Że trzeba go przetestować. To samo myślisz co ja, nie? Tak jest. I wtedy więcej ci opowiem. Nawet mnie bardzo korci, żeby przetestować ten wykrywacz, bo znasz mnie. Jak wszystkie nowości wchodzą, no to chciałbym to dotknąć, zobaczyć, żeby też wam wyrazić odpowiednią opinię na temat wykrywacza. Nie tylko, nawet musowo. Nawet musowo. Nie tylko informacje, które sobie każdy może przeczytać w instrukcji obsługi, ale też chciałem w praktyce zobaczyć, jak wykrywacz się spisuje. U nas tutaj, gdzie mieszkamy, jest bardzo dużo jezior. Producent też jakby zwraca na to uwagę, że tego typu wykrywacze fajnie będą nadawały się do poszukiwań w wodzie i na plażach. Stąd też przyjdzie za chwilę ten czas, że będziemy też z nim wchodzić do wody i go po prostu testować, zobaczyć, jak on się będzie spisywał, jak będzie mocno skuteczny. Bo to, że jest dobrym wykrywaczem, mogę wam zagwarantować, ponieważ w chwili obecnej producenci nie produkują słabych wykrywaczy. Zastosowane są w wykrywaczach obecnie produkujących szybkie procesory, takie nowatorskie rozwiązania. Są softy, które można sobie podmieniać, jak producent wypuści nowe. Także to jest sam atut. Ja nienawidzę czytać instrukcji. Nienawidzisz? Nie. Dlatego lepiej metodą prób i błędów i sobie muszę uczyć. Osoby doświadczone, takie jak my, mając wykrywacz w rękach i wiedząc, jakie ma funkcje, bardzo szybko się łapią, bardzo szybko wykorzystują te funkcje na swoje potrzeby. Natomiast to nie każdy ma wiedzę na temat wykrywaczy i niekoniecznie wie na przykład, co znaczą dane funkcje, bo ja Recovery Speed na przykład wiem, co w tym wykrywaczu oznacza, natomiast pewnie nas oglądają też osoby, które będą chciały kupić pierwszy wykrywacz i, no, i z tym mają kłopot. Częstotliwości, jakie zastosować częstotliwości? Czy multi częstotliwości i są multi 1, 2, 3? Trzeba się wczytać, co oznacza multi 1, jaki jest zakres częstotliwości w tych multi 1, w multi 2 jaki zakres częstotliwości, w multi 3 jaki zakres? No, a 15 kHz jest najbardziej uniwersalną częstotliwością i wykrywacz wtedy pracuje bardzo stabilnie, stąd też w tym modelu jest taka zastosowana częstotliwość. No i tak, o, taka moja myśl jakby na koniec, bo to też jest bardzo ważne. Lubię testować nowe wykrywacze, bo zawsze mam takie wrażenie, że idę w miejsca, gdzie kiedyś chodziłem i sprawdzam, czy coś, gdzie coś występuje, czy jeszcze ten wykrywacz coś wyłuska, czy nie. Albo szukam miejsc, gdzie są jakieś głębokie miejsca, bo ta cewka akurat w tym przypadku, jeżeli chodzi o głębokie miejsca, spełni swoje oczekiwania, bo jest dużą cewką. Natomiast ja do wody opcjonalnie będę musiał sobie wrzucić mniejszą cewkę, bo ona wtedy lepiej separuje i ma lepszą pracę w wodzie, mniejszy opór. Ale ta duża jak najbardziej do lasów, na łąki idealnie się nadaje. Dobra, bo zaraz wszystko opowiesz. No a miał być to kolejny film o tym. No ale na co zrobić, nie? Tymczasem co? My będziemy dalej sobie tutaj pracować w sklepie, ale ten odcinek będziemy już kończyć. Jeżeli byście mieli jakieś pytania odnośnie wykrywacza metali, śmiało piszcie, dzwońcie. Co? Bo nie no wiem, to żegnamy się z wami. No bo jutro jedziemy też na poszukiwania jakby coś, nie? Bo tak mi taka ma na myśl przeszła. Jak się uda, to też zabierzemy ten wykrywacz. Albo poczekamy, aż śnieg i mróz zelży i wtedy sobie na spokojnie porobimy też testy głębokościowe, bo pewnie z wielu z was by chciało wiedzieć, jak głęboki jest ten wykrywacz. No wy i my też. Dokładnie. Ja. Także dziękujemy wam i do zobaczenia w następnym odcinku. Rodzice chyba w tym odcinku zapomnieli o mnie i ja też się z wami żegnam. Bye, bye! Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.